No, dzień dobry, cześć. Wybaczcie, że jestem w okularach, ale świeci mi tutaj dosyć mocno słońce. A nie miałam dzisiaj gdzie postawić samochodu, tak? Znowu witam się z wami z mojego samochodu, ale dzisiaj nie nagrywam, w co ona mnie ubrała i chociaż to jest dobre w tym wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj za moment widzę się z Magdą. Idziemy dzisiaj do innego sklepu, do takiego, w którym jest bardzo dużo fajnych różnych marek. Ale to właśnie dlatego, że dzisiaj robimy dla Was przegląd. Na moim kanale będą kurtki puchowe, na kanale u Magdy będą płaszcze jesienno-zimowe. I właśnie w tym sklepie jest bardzo duży wybór, zarówno płaszczy, jak i kurtek, więc stwierdziłyśmy, że w sumie to jest fajny pomysł, żeby Wam coś takiego nagrać, bo ja jestem wyższa od Magdy i mam trochę inny rozmiar, mniejszy. Magda z kolei jest niższa, troszkę innych kształtów, więc w sumie będziemy przymierzały różne rzeczy, sprawdzały płaszcze, sprawdzały kurtki i będzie to też dla Was taka odmiana od naszych filmów, co ona mnie ubrała, a z drugiej strony może jakaś inspiracja, może coś Was zainteresuje, jakiś konkretny model, jakaś konkretna kurtka, przy okazji sprawdzimy, jakie są składy. Także słuchajcie, lecę spotkać się z Magdą, bo już mam mało czasu, a jeszcze muszę wziąć bilecik do parkometru. I zapowiada się kolejne fajne popołudnie z Magdą na zakupach w fajnym sklepie z ciuchami. A w ogóle muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj przez prawie cały dzień była tak niesamowita mgła w Warszawie, że prawie nic nie było widać. A teraz w drugiej części dnia wyszło przepiękne słońce i zrobiło się tak cudownie jesiennie. Te drzewa, liście, coś wspaniałego. Dobra, koniec gadania, lecę spotkać się z Magdą i nagrywamy. Good morning. 'Jest i ona dzisiaj cała w karmelach, w związanych włosach. Magda, gdzie dzisiaj idziemy? Ja, słuchajcie, myślę, że my zrobimy przegląd wszystkich sieciówek, jakie natrafimy. Tak, bo wiecie co, w planach było, że pójdziemy do tego sklepu, który tutaj się znajduje, i chyba od niego zaczniemy, tak, bo tam jest najwięcej rzeczy, więc myślę, że będzie fajnie się to nagrywało, a później przejdziemy się po pozostałych i zobaczymy, co w pozostałych ciekawego jest. Czyli tak, u mnie lecą dzisiaj kurtki puchowe, u Magdy na kanale lecą płaszcze. Także słuchajcie, co Was interesuje, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Co Magda, lecimy, bo szkoda czasu, a dużo roboty. Tak jest, lecimy, chodźcie. Dobrze, słuchajcie, wybrałam kurtki, które zaraz będę mierzyć. I tutaj z kolei mam płaszcze, które zaraz będziemy też mierzyć. I pojawiam się u Magdy na kanale, ale powiem Wam, wybór w Piku kurtek jest ogromny. Dobrze, słuchajcie, pierwszy model kurtki. Taki płaszczyk o kurtki. Wiesz co, Magda, powiem Ci, że tobie jest bardzo ładnie w czerwieni. Mam nadzieję, że widzieliście rolkę u Magdy na Instagramie z jesienną stylizacją i z czerwonym płaszczykiem. Uważam, że ty powinnaś nosić kolory. Dziękuję bardzo. Ale co my tutaj mamy? To jest kurka, którą ty wybrałaś. Tak, dlaczego? Słuchajcie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja zawsze jesień, zima chodzę w stonowanych barwach. I czerwona kurtka wydaje mi się, że będzie fajnym takim ożywieniem. To jest kurtka puchowa. Ona, wiecie co, ma kaptur. Tak. Pomimo tego, że ona jest duża, jest obszerna, to ona nie jest taką, wiesz, ciężką kłodą, plus ona jest bardzo lekka. Właśnie, pokaż ją tutaj, jest, tak z bliska. Jest, rzeczywiście. Ona tak, ja bym powiedziała, bardziej jesienna niż tak, zimowa. Do zera. No, a mogłaby się zasunąć? Zobaczymy, jak wygląda. I powiem Wam, że jest bardzo komfortowa. Ja tu już stoję w niej jakiś czas. Nie wiecie, gorąco, że się płoce, czy coś w tym stylu. No i fajnie wygląda. Fajnie wygląda, bo nie jest taki wielki worek. I zobaczcie, i ten kaptur też jest taki, że jak pada, to naprawdę można się schować. Ja generalnie mam mało okresu. I wiesz co? I można go tutaj ściągnąć. Zobaczcie. Widzicie to? Tak. O, można jak sobie pada, go fajnie. Tak, jest. I nie ma Magdy. Uważam, że to jest coś innego. Ja nie mam czerwonego. Co to jest za marka? Esprit. Zostawimy, wiecie, nie tak, linki, tylko metkę chociaż nagraj, bo nie wiadomo, czy my linki. A masz rację, to dawaj, ściągaj, od razu pokażemy Wam, zatrzymujcie sobie film, spisujcie sobie numerki, od razu będziecie mieć i cenę, proszę bardzo, czekaj, rozmiar S, proszę bardzo,
I wiecie co? Mamy to? Mamy. Pomimo tego, że to jest SK, ja noszę tak SM, to tutaj ta SK jest wystarczająca. Tutaj nie ma sensu moim zdaniem brać jeszcze większej, bo nawet taki grubszy sweter spokojnie się zmieści, także... Super, fajny wybór. Dobra, to teraz pokażemy wam jeden mój wybór. Tak. Słuchajcie, teraz moja propozycja to jest kurtka płaszcz. I od razu wam powiem, genialne. W ogóle pierwszy raz widzę tę firmę. Mhm. A co to za firma? No właśnie nie powiem ci, musiałabyś... Później nagramy metkę. Ale słuchajcie, tak, po pierwsze, taliowana. Dłuższy. I teraz patrzcie na to. Mamy tutaj kołnierz, tak, taki misio, który można odpiąć. Poczekaj, pokażę. To tutaj jest bardzo można fajne. Go odpiąć. Tak. I druga kaptur. Sprawa, mamy kaptur, to który samo. Też można odpiąć. Mhm. Zobaczcie, ten kaptur jest taki mięsisty, solidny. No, ciepły przede wszystkim, więc fajnie dla osób, które na przykład nie noszą czapki zimą, aha, a chciałyby mieć ciepłe na głowie. Bardzo solidnie ona wygląda. Świetny jest, naprawdę, słuchajcie, świetny. No i tak jak mówię, można sobie odpiąć dla osób, które na przykład nie chcą tak z kapturem. Nie lubią takich miśków, więc macie prostą, zwykłą kurtkę. Ona i te ściągacze. Tutaj, ściągacze. Śniegu wam nie najdzie, jak tak, będziecie bić na śnieżki. Zapinane na napych. Plus do tego mamy suwak, tak? W środku... Ona jest też ściągana ściągki. Chyba. A nie, dobra, myślałam, nie, że jest... Nie, ale jest na pewno... Widzisz, ma podszewkę, mhm, więc też jest fajnie. To jest kawał solidnej kurtki. No tak, kawał solidnej kurtki. To jest oczywiście rozmiar S. A to słuchajcie, nie jest ten Wellenstein czy jakoś tak? Tak, no właśnie zaraz ci powiem. Tak mi się wydaje. Zobacz. Ja nie wiem jak to tak, się... No właśnie, tak, ja też nie wiem jak to się chyba. Słuchajcie, ona jest też, ta wersja jest też dostępna w czarnym kolorze. Mhm. I teraz, co jest fajne, to są też dostępne wersje krótkie tej kurtki. O. Takie dotąd, tylko już nie brałam je, ale powiem wam, że jest czarna i biała. Mhm. I one są dodatkowo jeszcze ściągane paskiem. To też jest fajna opcja, jest, że pasek do krótkiej. No. Też jest kaptur, też są ściągacze, mhm, też wszystko na suwaki. Świetna, bardzo ładnie wygląda. Kurtka na lata, jeśli tak, czegoś takiego potrzebujecie, to naprawdę warto się rozejrzeć. No i zobacz, o, no cena jest nieco wysoka, no bo mamy tu, no, prawie 1400 zł. To się na lata kupuje, tutaj macie tak, numer referencyjny chyba. No jakoś jesień, tak. No zima. Wy będziecie wiedzieć jak to ogarnąć. Tak. Mamy wszystkie. No tu jest wiesz, i wykończenie jest firma, wszystko. Proszę bardzo. Tak jest. Więc wiemy co i jak, naprawdę fajna kurtka. To lecimy z kolejną, tak, którą teraz zaprezentuje wam Magda. Zapraszam. No zobaczcie. Krótka czarna kurteczka marka Calvin Klein. Magda stwierdziła, że na nią bardzo, bardzo szalona. Wiecie co? Bo to jest niby czarna kurtka, ale ona jest. To nie jest taki zwykły ten błysk, tylko to ona trochę jak aksamit wygląda. No właśnie, a to jest takie, wiecie, jak plastik, ciężko powiedzieć, super jest w dotyku. Ale z lampą błyskową to może być srebrna. Tak, tak. Chociaż słuchajcie, jest tutaj srebrna kurtka, później wam pokażę. Też moim zdaniem bardzo, bardzo fajna. Oryginalna. Dawaj, zapinaj. No i słuchajcie, to jest czerń. Czerń często nosimy wiosną i wiosną, jesienią i zimą, natomiast to jest czerń totalnie w nowym wydaniu. Tak, świetna jest ta kurtka, słuchajcie, do czarnych pokażę zwykłych spodni. No. Emu czarne. Bardzo ładnie wygląda, jaki masz rozmiar na sobie? Chyba 36 i powiem wam, że jest taka wystarczająca. Kieszenie są. Kieszenie są. Kaptur jest. Kaptur jest, o. No. I też jest spory, nie? Tutaj mieści się cała odwróć się. No, świetnie. Naprawdę, to jest coś fajnego. Coś totalnie innego. Bardzo fajna ta kurtka, muszę ci powiedzieć. Bo z jednej strony sportowa, a z drugiej strony taki klasyk, tak, nie? Że ona jest błyszcząca, to może być troszeczkę taka. Tak, i elita. Zobaczcie, to znowu mamy tutaj ściągacz do kaptura, więc to też fajna tak, sprawa. Tak, tak, no. Mhm. Coś innego. Z jednej strony klasyk, a z drugiej strony tak, coś innego, nie? Tak, także no. I uważam też, że ona wygląda, zobaczcie, fajnie rozpięta, nie? Tak, super. Wiesz, do samochodu wskakuje, wyskakuje, biegnę dalej. No, fajna, świetna sprawa. Dawaj metkę. Już daję metkę, słuchajcie. Żeby nie zapomnieć zaraz. Wydaje no, mi się, bo my się rozkręcimy i wiecie. Tak, i pójdziemy. Tak, czekajcie, mamy tutaj numer jest i jest, wszystko ale mamy. Ale też jest bardzo komfortowa. Także, dobra. Teraz zobaczycie, co Anita wymyśliła. Tak, teraz ostatnia kurtka u mnie, tak na jest, mnie. Tak jest. Jestem gotowa. Słuchajcie, ja też mam czarną kurtkę, też taką znalazłam, no bo czarna kurtka to jest jednak klasyk, no nie? Tak, tak. Na zimę do wszystkiego będzie pasowała, z każdymi dodatkami, z każdym kolorem i też wybrałam w takim materiale błyszczący, ale to już nie jest to samo, coś co ta innego kurtka Calvin Klein. Mamy niby ściągacze, tak, to jest Armani, jest kaptur,
który jest też odpinany, okay. Więc też fajnie. No i na dole też jest ściągacz. Tak, to też jest dość ważne przy takiej długości. Tak, mhm. Są kurtki krótkie do jeansów, do jakichś spodni. Tak. No ta zdecydowanie bardziej na sportowo niż ta, którą tu mierzyłaś. Tak. Mhm. Do jakiegoś dresu. Ale ona jest, weź pokaż tak bokiem stań. Widzicie, ona przez to, że ma ściągacz, to tutaj fajnie robi proporcje, powiem ci. No. Fajnie wygląda. Coś innego. Fakt, no ma tutaj dużą tą metkę, tak? Tak. No. To nie każdemu się spodoba. Mhm. Ale mimo wszystko ja uważam, że jest fajna. No kaptur nie jest ocieplany, nie jest jakiś tam wyjątkowy, nie ma ściągacza, mhm. Ale można go odpiąć w razie czego, więc okay. Można też z niej fajnie korzystać. Na suwak tutaj zobaczcie, są napki. O, mhm. I dopiero suwak taki gruby. Suwaczek, tak? Fajnie wygląda. Tak wygląda. No to jest taka kurtka moim zdaniem pierwszej potrzeby, że jak się nie ma żadnej kurtki puchowej, to się zazwyczaj sięga po czarną, nie? Tak, ale wiesz co, tutaj muszę podkreślić, to nie jest kurtka na bardzo zimną, mm-hmm. taką, wiesz, minusową mroźną temperaturę. Okej. Okay. No wiadomo, Włochy nigdy takie nie mają, więc tam nie znajdziecie żadnych takich rzeczy, które będą naprawdę takie puchowe, ale mimo wszystko to jest taka, no fajna, ciepła kurtka, mm-hmm. bo ja nawet teraz czuję, że jest w niej ciepło. Więc myślę, że no taki przejściowy okres, końcówka jesieni, początek uh-huh. zimy będzie fajna. No chyba, że ubierzecie do niej jakiś grubszy sweter, ciepły dres. A fajnie wygląda. I też fajnie do kucyka, tak trochę sportowo. O Jezu, co ty masz z tą... Ja nie wiem, tobie dobrze jest w związanych włosach, ale tamten nie, tamtego to jestem fanką największą. Ten też jest okej, ale tamten to wiesz. No dobra, super jest. Pokazuj metkę. Pokazujemy metkę. Żeby nie zapomnieć. Tak jest. Mamy tutaj rozmiar S, tak cena, jest. Numer referencyjny, tak wszystko mamy jest. Podane. Proszę no bardzo. Dobra, słuchajcie, czyli ja myślę, że mamy już zrobione 4 kurtki z tego sklepu. Pójdziemy teraz do kolejnego sklepu tak. i zobaczymy, co tam uda nam się czy znaleźć. Czy coś już jest? Tak, i czy w ogóle uda nam się znaleźć. Więc zaraz zobaczycie, jaki będzie kolejny sklep. Idziemy. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy bardzo fajny kożuszek. Ale, tada, zbliżę się do tej kurtki, o której Wam wcześniej opowiadałam, czyli mamy srebrną wersję, bardzo błyszczącą, bardzo odjechaną, zobaczcie. I mamy też w kolorze czarnym, właśnie takim lakierowanym. O, widzicie? Gdybyście czegoś takiego szukali, to jest kolekcja Juicy Couture. A, czekajcie, Magda jeszcze znalazła bardzo fajną kurtkę, też w bardzo ładnym kolorze. Czarna? Zobaczcie. To jest granatowa? To jest granatowa, taka niebieska. No, też bardzo fajna. Niecały 1000 złotych. Z Levisa. Ciekawa. Mhm. Lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na dziale takim bardziej tym sportowym. I powiem Wam szczerze, że... No dobra, tu znalazłam jakąś kurtkę puchową, ale... fatalny jest ten materiał i takie w ogóle jakieś dziwne przejścia, nie. Widzę, że Magda ogląda jakąś kurtkę. Magda. Kurtka na niego minus 20 stopni i słuchajcie, owszem, ona jest ale, solidna. O, to jest ta sama, którą ja przed chwilą dotknęłam. Ale to nerki tu są na zewnątrz. No dobra, ale czujesz ten materiał? No jest nieprzyjemny. No nieprzyjemny to jest, no takie skrochmalone, no tak. Takie no właśnie. No. Ale i widzisz, ona jest kurde. Taka... No widzę, no bo to jest właśnie to samo, co pokazałam na tej szarej. Okay. Zobacz, i bo to jest ten sam model. No aha. Jest niby kaptur, ale zobaczcie, ona jest jakaś taka właśnie szeroka tutaj, krótka, nie. Fason taki dziwny. Słuchaj, nie. Kurtka na minus 20 to nie... Nie, słabe to jest, słabe. Na tym dziale, słuchajcie, nie ma nic ciekawego. Zobaczymy, czy jest na tym dziale bardziej klasycznym. Słuchajcie, znalazłyśmy dwie kurtki, które tak się przypadkiem złożyły, że wzięłyśmy te same, tylko w innych kolorach. Chodźcie tutaj, chodź Magda, pokażemy się z bliska. Zobaczcie, kurtki, takie płaszczyki, puchowe płaszczyki. Jakoś nic specjalnego, ale całkiem w porządku. To jest poprawna kurtka. No? Takie jest moje zdanie. Zobaczcie, ona jest taliowana. Ładnie wykończona. Ja ją nałożyłam i czuję, że to jest taki kawał kurtki. Nie, to pewnie nie jest na mróz minus 20. Natomiast no zobaczcie, tu jest taliowana, kapturek ma, tak. Ściągacze ma. Tak. Ile ona kosztuje? Zobaczcie. Mamy ściągacze. 299 zł. Tu jest fajnie też, właśnie mamy tak knapy, mamy guzi, mamy zapinanie o, na suwaczek. Kieszenie zobaczcie. Też są zasuwane. Kaptur ściągany w razie czego, co prawda się go nie odpina, ale jest taki w porządku. Ale też nie jest za duży ten kaptur. Nie wygląda jak worek ta kurtka, więc też... No
Może być. Takie, no, Magda ma czarną, ja mam taki kolor zielony, ale tutaj widzę, że na kamerze on trochę przekłamuje, jest trochę inny ten kolor. No i też mamy ocieplane kieszenie, zobaczcie. Polareczek. Polarkiem. No, nie, no naprawdę to jest poprawne. Ile ona kosztuje taką? 299 zł. Zobaczcie. Złapię ostrość. O, jest. Moja jest XS-ka, jaki masz rozmiar? Ja mam chyba M-kę. Tak, ja mam M-kę i uważam, że jest okej. I jednak się coś udało znaleźć w tej Zarze. Sprawdzamy dalej. Magda, w kolorze kurtki bardzo podobnej do tej, tak, którą ja miałam przed chwilą. Co ty myślisz o tej kurtce? Wiesz, moja konkluzja jest taka, że teraz w Zarze jest bardzo dużo takich kurtek, jak ja tu się śmieję, dla instagramerów. Na mnie to jest kurtka do zrobienia zdjęcia i tyle. No zobaczcie, ona jest... Okej, ona tu jest taka teoretycznie puchowa i ciepła. Ale powiedzcie mi, na Boga, co z tego, że ona tu jest ciepła, jak mi tutaj pula wiatr? Ona ma ściągacze, ale słuchajcie, nie da się aż tak ściągnąć, żeby to, wiesz, trzymało. Jakby wzięłam rozmiar M, więc teoretycznie mój, ona jest bardzo komfortowa. To jest workowata. Zobaczcie, ona wygląda bardzo ładnie, rozpięta. Ile ona kosztuje? To jest zaraz 199. Nie dałabym za nią tyle, czapka, szczerze. Czapka, wiesz, kawa do ręki i super na zdjęciu. Okej, może do polatania, do samochodu, z parkingu na parking. Jakby... Ta kurtka, powiem ci tak, nie, dla mnie nie ma ona nic tutaj specjalnego, szczególnego. Mhm. Rzeczywiście mi by przeszkadzało to, że na dole jest taka właśnie szeroka. Chyba, żeby ją założyć na przykład na dłuższy sweter, no ale wtedy ten sweter też będzie ci wystawał, więc niekoniecznie będzie to dobrze wyglądało. I chyba większość kurtek, które przyleciałyśmy w Zarze, są w takim fazonie. Tak, tak, właśnie dlatego ja chciałam wziąć ten fazon i wam pokazać. I zapytać, co o nim myślicie, bo ja nie widzę zastosowania. Jeśli to ma być kurtka, którą, wiecie, ja mogę tylko włożyć tak do polatania, do samochodu, no to sorry, ale... A słuchajcie, przy okazji Magda wzięła coś, co jest teraz bardzo, bardzo popularne na Instagramie i nie tylko, czyli właśnie kożuszek. Dawaj, przymierzymy ten kożuszek, bo ja na przykład mierzyłam go na siebie i wyglądam w nim fatalnie. Powiedziałam Magdzie, żeby wzięła mniejszy rozmiar, więc Magda wzięła rozmiar XS, słuchajcie. To jest przesada, bo to jest rozmiar XS. Ja wyglądam w nim jak w worku, najmniejszy rozmiar XS na mnie wygląda fatalnie. No, na tobie wygląda dobrze. Wiesz co, ja się w nim dobrze nie czuję. Ja czemu? Ja nie rozumiem fenomenu, dlatego że on jest już ciężki. I on krępuje mi, mimo tego, że jest duży, to przez to, że jest ciężki i gruby, to tutaj mi krępuje ruchy. Tutaj mam jakby... To mi się, no tak spada, no nie? Na ramionach. No, ja też to zauważyłam. Jest to jest, ładny, no tak? To jest znowu, to jest coś, to, czy można sobie porobić zdjęcia i koniec, tak naprawdę. Wygląda, słuchajcie, bardzo ładnie. A tylko moim zdaniem to się będzie też bardzo brudzić, niestety, ze względu na ten kolor. 400 zł. No nie. Za taką odzież wierzchnią, którą nałożymy tylko... Fajnie to wygląda, ale no zobaczcie, Magda nosi generalnie S-ki, M-ki, musiała założyć na siebie XS-kę, a i tak to jest duże na Magdę. Na mnie, gdzie ja noszę XS-ki najczęściej, ja wyglądam w tym fatalnie, więc... Ja nie rozumiem za bardzo fenomenu, bo to jest na mnie za duże nadal, a ja mam skrępowane ruchy i też z drugiej strony nie wierzę, żeby to wyglądało jakoś tak super, żebym, wiesz, chodziła w tym cały czas, bo to nie jest uniwersalne. No nie. No ale dobra, zrobiłyśmy Zarę. Tak. Lecimy sprawdzić jeszcze, czy znajdziemy jakiś sklep. To może jeszcze do jednego i będziemy na dzisiaj mieć zrobiony przegląd. Słuchajcie, postanowiłyśmy wejść z Magdą jeszcze raz do Mohito. I są kurtki. Co prawda to nie jest mój wybór, bo to są takie naprawdę proste, zwykłe kurtki. Puchowe, płaszczykowe, tak jak widzicie. Jedynie mogłabym się nad tą zastanowić, bo ona jest inna. To jest taki opalizujący, beżowy. Zobaczcie. O, cena. Tutaj macie numer. I to jest fajny model. To jest ciekawy model, jeśli chodzi o kurtkę. A reszta, powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o resztę kurtek z Mohito, zaraz wam pokażę, to nie jest taki mój wybór. Niektóre wyglądają po prostu tak zwykło, niektóre workowate i duże, zobaczcie. Takie bardzo, bardzo szerokie.
O, tutaj też mamy białą, taką śmietankową. No nie do końca. To nie jest do końca to, co na przykład mi osobiście się podoba i co mogłam Wam polecić. Tutaj zobaczcie, tu mamy płaszcze, ale one też są takie workowate, mimo tego, że jest tutaj pasek. No może jeszcze trochę ta. Jeszcze przy okazji pokażę Wam, bo znalazłyśmy z Magdą taki bezrękawnik czarny, który jest wykonany z takiego materiału jak ta kurtka z Calvina Kleina, którą wcześniej Wam pokazywałyśmy. No tylko tu jest bezrękawnik, dłuższy, z kapturem, ale materiał bardzo podobny. Słuchajcie, jesteśmy po. Podsumowując. Magda, co myślisz o kurtkach puchowych? Myślę, że jest dość mały wybór, szczerze mówiąc. I no, największy wybór takich sensownych, jakościowych był w Piku. Tak, to się zgadza. Co prawda cenowo też dużo, dużo drożej, ale chyba najwięcej modeli i najfajniejszych modeli jednak w Piku. Tak. No i dobrze, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie Wasza reakcja po tym filmie. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie no takie właśnie przeglądy. Czy chcecie takie przeglądy? Jeśli tak, to co mamy zrobić w następnej kolejności? Jestem ciekawa. U mnie i u Magdy. Tak. Jaki ma być kolejny przegląd? Co Was interesuje? Co czego chcecie zobaczyć? Może? Właśnie, czego szukacie? Spróbujemy po prostu przelecieć po tych sklepach. Raz jeszcze! Przelecieć i sprawdzić dokładnie, co się w nich znajduje. Ewentualnie, jeśli Was interesują inne sklepy, to też napiszcie, że na przykład, nie wiem, Anita, zróbcie przegląd kurtek z Mango. Może tam coś znajdziemy, na przykład, może tak? Coś tam będzie. Więc dajcie koniecznie znać. No i oczywiście zapraszam Was na kanał do Magdy, gdzie zobaczycie przegląd płaszczy. Tam też się dużo dzieje. Tak. I dowiecie się, czy coś znalazłyśmy fajnego, czy też nie. Dziękuję bardzo, że mogłam wystąpić gościnnie. Jak zawsze. To była wielka przyjemność. Dla mnie również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Pa.